Dzień dobry, dzień dobry. Co to za poniedziałek? Można powiedzieć, że tydzień zaczął się naprawdę wystrzałowo i niestety dla niektórych niezbyt dobrze się rozpoczął ten tydzień, a na pewno już niedobrze rozpoczął się dla pana Shona Diego Combsa. Jest to oczywiście Puff Daddy, tak jak kiedyś był nazywany Puff Daddy. Teraz jest nazywany Diddy, P. Diddy, zmienia swoje pseudonimy tak często jak zmienia partnerki. W poniedziałkowe popołudnie dokonano nalotu dwóch posiadłości P. Diddy'ego. Tutaj nawet kilka dosłownie godzin temu rozpoczęła się transmisja na żywo z tego właśnie nalotu, z dwóch posiadłości. Jest to posiadłość w Miami oraz posiadłość w Los Angeles, także P. Diddy stał się bardzo sławny w poniedziałkowe popołudnie, ale co tam się w ogóle stało i dlaczego do tego doszło? Obydwa domy w prawdziwie hollywoodzkim stylu zostały najechane i przeszukane przez agentów Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz innych funkcjonariuszy organów ścigania. A dlaczego? Otóż w związku z możliwym toczącym się śledztwem dotyczącym handlu ludźmi w celach seksualnych, jak potwierdzili w poniedziałkowy poranek czy też popołudnie amerykańscy urzędnicy. Tak więc tak się historia przedstawia. Tutaj na żywo jest pokazane, jak to wyglądało. Oczywiście tutaj momenty również były dosyć dramatyczne, dlatego że no tutaj, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób dostali się ci funkcjonariusze na teren posiadłości P. Diddy'ego, no to były to rzeczywiście hollywoodzkie akcje. No, ale wygląda na to, że dochodzenie w tej sprawie toczyło się już od dłuższego czasu. Inaczej oczywiście bez jakichś dowodów zapewne do takiego nalotu by nie doszło. A według tego, co powiedział Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a dokładniej Wydział Dochodzeń, podjęto działania w ramach toczącego się dochodzenia przy wsparciu lokalnych partnerów zajmujących się egzekwowaniem prawa. Bliższe informacje przekażą, gdy tylko będą takie informacje dostępne, jak podał Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a dokładnie wydział, który zajmuje się dochodzeniami. W ostatnich miesiącach Sean Combs, czyli P. Diddy, stanął w obliczu wielu zarzutów o napaść na tle seksualnym. Jeśli chodzi o taki nalot, to tak jak powiedziałam przed chwilą, to już dochodzenie trwało od dłuższego czasu, ale jeszcze były inne sprawy, jeżeli chodzi o P. Diddy'ego. W listopadzie ubiegłego roku dwie kobiety oskarżyły go o molestowanie seksualne. Tydzień po tym, jak zawarł z piosenkarką Cassie ugodę w sprawie pozwu sądowego, odrębnego pozwu sądowego, który zawierał zarzuty gwałtu i przemocy fizycznej. Także P. Diddy tutaj ma długą historię, jeżeli chodzi o takie ekscesy. Pozwy kobiet zostały złożone dzień przed tym, jak wygasła ustawa nowojorska przyznająca ofiarom wykorzystywania seksualnego roczny okres na złożenie pozwu cywilnego bez względu na przedawnienie. Zawsze będziemy wspierać organy ścigania, gdy będą one starały się ścigać osoby, które naruszyły prawo, powiedział prawnik pani Cassie w odpowiedzi na poniedziałkowe naloty na posesję Diddy'ego. Mamy nadzieję, że jest to początek procesu, który pociągnie pana Shona Combsa do odpowiedzialności za jego zachowanie. Jak wynika z dokumentów sądu cywilnego złożonych w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Południowym Okręgu Nowego Jorku w grudniu 2023 roku, inna kobieta
oskarżyła Shona Combsa i dwóch innych mężczyzn o zbiorowy gwałt w 2003 roku, kiedy miała 17 lat. Pozew kobiety został złożony na podstawie obowiązującej w Nowym Jorku ustawy o ochronie przed przemocą ze względu na płeć. W zeszłym miesiącu producent muzyczny złożył pozew, twierdząc, że Sean Combs, P. Diddy, dokonał napaści na tle seksualnym i zmusił go do uprawiania seksu z prostytutkami. Także takie afery w świecie, w pięknym świecie Hollywood, jak widać, wszystkie teorie spiskowe, za które byliśmy tutaj uważani jako nienormalni, jako szurnięci i foliarze. No te wszystkie teorie spiskowe w taki niezbyt ciekawy sposób okazują się prawdą. Tutaj właśnie widać teraz na ekranie, jak kilku funkcjonariuszy jest przy domu P. Diddy'ego. Natomiast jeżeli chodzi o drugą historię, to tutaj będzie zmiana tematu, dlatego że po raz kolejny powiem o sprawie Donalda Trumpa, dlatego że w przeciwieństwie do Diddy'ego, dla Donalda Trumpa poniedziałek był bardzo dobrym dniem. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w poniedziałek, to w poniedziałek sąd apelacyjny znacznie obniżył kaucję Donalda Trumpa w jego procesie o oszustwo cywilne. Zdaniem ekspertów jest to bardzo rzadki przypadek, że taka kaucja zostaje w ogóle obniżona. No ale mimo wszystko, jak na razie kaucja została obniżona, a jeżeli chodzi o termin wpłaty, to termin ten miał upłynąć dzisiaj, w poniedziałek, ale jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło dzisiaj, to teraz ten termin został przedłużony, tak więc Donald Trump ma 10 dni na wpłacenie tej kaucji, jeżeli chce od decyzji sądu nowojorskiego złożyć apelację. A wiadomo jest oczywiście, że taką apelację jak najbardziej chce złożyć. Tak więc uzyskał Donald Trump 62% zniżkę w prezencie od sądu. Neil Pedersen, właściciel agencji poręczeń Pedersen i Sons, powiedział Business Insiderowi, że w 30-letniej historii swojej firmy on i jego pracownicy, którzy obsługiwali tysiące obligacji, w tym czasie nie słyszeli o wielu takich przypadkach, słyszeli zaledwie o kilkudziesięciu takich przypadkach, kiedy sąd apelacyjny w Nowym Jorku obniżył kaucję apelacyjną i te decyzje dotyczyły znacznie niższych orzeczeń. To niezwykle rzadkie zjawisko, jak powiedział pan Pedersen. Jeśli Trump przegra apelację, niemal natychmiast będzie winien całą kwotę, a prokurator generalna Nowego Jorku, Letitia James, będzie go ścigać do końca. Zresztą wiadomo, że już podjęła kroki do tego, żeby odebrać posesję w Nowym Jorku. Decyzja sądu o obniżeniu kaucji Donalda Trumpa może sugerować, że sąd ten może później obniżyć całkowitą karę, którą Donald Trump może być winien za tą sprawę. Chociaż obniżona kaucja daje Donaldowi Trumpowi czas, nadal będzie on winien całą sumę, jeśli przegra apelację. W ramach poniedziałkowej decyzji Donald Trump jest zobowiązany do złożenia pełnej apelacji przed sesją sądu we wrześniu 2024 roku. Wiadomo, że sąd apelacyjny nie obraduje w wakacje w lato. Z każdym mijającym dniem od należnej kwoty będą naliczane odsetki w wysokości około 112 tysięcy dolarów dziennie. Po wyczerpaniu środków odwoławczych będzie Donald Trump miał tylko od 5 do 10 dni na zatwierdzenie wyroku lub podtrzymanie kwoty wyroku. A ode mnie na dzień dzisiejszy to już wszystko. Do następnego razu. Did you catch the question? What's your collateral on the bond? What's your collateral on the bond? And he turned quickly on his heels and said cash.